Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy otwierać kolejny kalendarz, na który czekaliście, ja również czekałam. Jestem najbardziej podekscytowana tym właśnie kalendarzem, ponieważ jest to, uwaga, kalendarz Niwa! Otwieramy kalendarz Niwa. Zeszłoroczny wam się podobał, w ogóle powstały memy ze mną, otwierając ten kalendarz. Nawet Maryla Rodowicz śmiała się ze świeczki Niwa pół roku po czasie, więc Maryla, świetny zapłon. Więc powiem wam, że na początku mnie denerwowały te komentarze i wiecie, jakieś tam głupie artykuły, ale później zaczęłam się sama z tego śmiać i stwierdziłam, że ze wszystkiego się można śmiać w tych czasach w internecie. Jeżeli to dla was jest rozrywka, jeżeli się dobrze bawicie, to super, to bawmy się razem, więc dorwałam tegoroczny, zamówiłam go z Niemiec. Tak, on był z Niemiec, czy przysłała mi go moja bicka Justyna? Właśnie nie pamiętam, już mylę, bo wiecie, już tyle tych kalendarzy było. Ale tak czy siak dziękuję Justynie, bo załatwiła mi kilka kalendarzy. Więc dziękuję, kochana, buziaczki. I co? I odpakowuję ten kalendarz. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Podobno jest wypasiony w tym roku. I kochani, witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo komentujemy. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko, ile ten kalendarz kosztował, bo szczerze mówiąc, mam tutaj w pokoju około 15 kalendarzy i nie zapamiętam wszystkich cen, także już wam mówię. Nivea Advent kalendarz, już wpisujemy. Cena 35 euro, więc nie jest to bardzo dużo, ale wiadomo, kosmetyki Nivea nie są drogimi kosmetykami. I mam nadzieję, że znajdziemy tutaj fajne kosmetyki. Jeszcze tylko zanim zaczniemy, powiem wam, co mam na sobie, żebyście wszystko wiedzieli, żeby nie było później pytań, bo zawsze pytacie. Na buzi mam podkład Fenty pomieszany z tym podkładem z Belle, z tym, który bardzo lubicie, natomiast on nie zastyga tak dobrze, więc wymieszałam go z Fenty. Przypudrowane pudrem z Too Faced. Podlinkuję wam na dole wszystkie kosmetyki. Korektor Boeing z Benefitu, bardzo fajny. Rano się malowałam, już jest, słuchajcie, nieźle po południu, a makijaż się trzyma. Róż mam taki piękny Balm Springs as the Balm. Też postaram się wam go znaleźć, jest przepiękny. Nawet wiecie co, dołożę go sobie teraz odrobinkę, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Na brwiach mam pomadę z Kat Von D w kolorze albo taupe, albo blond. Nigdy nie pamiętam właśnie, jak się nazywa ta jasna pomada od Kat Von D. I właśnie ją tutaj wsadziłam gdzieś. W każdym razie tak, to jest ta najjaśniejsza. Oczy, ważna sprawa. Będzie w osobnym filmie ta paleta. To jest paleta Colored Rain. I jest to Cheers to the Beauty, którą odkryłam dzięki mojej siostrze. Cudowna paleta, piękne foliowe cienie. I dzisiaj mam na oczach 4 cienie z tej palety tutaj i na załamaniu mam 2 błyszczące. A rzęsy, te takie ogromne, które widzicie, to są rzęsy Hani. Jest to po prostu styl glam. Od Hani z Glam Shopu. Także też wam linkuję. Myślę, że to jest już wszystko, co mam. Aha, a błyszczyk mam na sobie z Eveline. Taki beżowy. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam nowe kolczyki, te piórka. I mam naszyjnik, który słabo widać. Te kuleczki. Oraz, słuchajcie, sukienkę z Bonprix w panterkę zieloną. Strasznie mi się podoba, jest bardzo wygodna. Zresztą jest w osobnym holu albo będzie w osobnym holu jakoś niedługo. Wszystko wam linkuję na dole. Coś tych włosów nie mogę dziś ułożyć, bo już wiecie, naprawdę jest popołudnie i nie wygląda to jakoś tak super. Poczekajcie. Miałam to nagrać rano, ale nie było mnie cały dzień w domu, miałam w miarę szybko wrócić i jak zwykle wróciłam późno. Ale przejdźmy już do kalendarza. Jesteście gotowi? Bo ja już jestem bardzo gotowa, żeby otworzyć co jest w środku. Zobaczymy, czy jest to warte tych 30 kilku euro, czyli w przeliczeniu około tak 130 zł mniej więcej. Zobaczymy, bo kalendarz jest duży, wygląda zacnie, tak dosyć porządnie, no więc przekonamy się, co jest w środku. No i co, zaczynamy kochani. Okienka mamy z dwóch stron, więc jest to taki kalendarz dwustronny. Tutaj po bokach nie mam okienek, ani na górze. To będzie, słuchajcie, długi film, bo nie mogę znaleźć numerków. Ślepa kura jak zwykle, nic nie widzi. Widzę dwójkę, już jedynka. Dobra, mam. Nie mam pojęcia, co jest w tym kalendarzu. Mleczko do ciała. 75 ml. Na pewno znacie. Pamiętam, że byłam na evencie parę lat temu, gdzie wprowadzano właśnie te opakowania i powiedziano nam, że te jakby zatyczki są inspirowane butelkami mleka, takimi jak kiedyś były, jak to wprowadzali. Także to jest pierwsze. Ja powiem wam szczerze, że nie przepadam za mleczkami do ciała, wolę zdecydowanie masła. No to wiecie, jak to, kto co lubi po prostu. Dwójka. Mamy pierwszy gadżet i nie jest to pilniczek ani pacynka. Mamy maskę do spania. Zobaczymy jakość, czy jest fajna, czy nie. Bo wiecie, takie rzeczy też mogą być wadziwiaste, ale ta jest całkiem fajna jakość. I mamy tutaj wzór takiego jelonka. O, reniferka, nie jelonka. O, tak to wygląda. Także spoko gadżet. Takie coś się przydaje, jest w klimacie świątecznym, więc mi się podoba. Ja chcę, żeby te rzeczy, które są dodawane do kalendarzy, były świąteczne, żeby to nie były randomowe rzeczy, tak jak
przypadku kalendarza Maybelline były te randomowe szminki, które były wątpliwej świeżości. Kto nie widział, niech zobaczy w filmie na dole. Macie playlistę zarówno do kalendarzy z tego roku, jak i z zeszłego roku. I do kalendarza Niva z zeszłego roku, żebyście sobie porównali. Ale powiem wam, że byłam zawiedziona ostatnio tym Maybelline. Dobra, trójka. Mamy mały krem Niva. Taki, słuchajcie, kiedyś każdy miał taki krem chyba w plecaku. Taki, wiecie, podręczny. To jest spoko na zimę. Można sobie, wiecie, trzymać, żeby nasmarować ręce gdzieś tam w torebce, w tej blaszanej puszeczce. Szukam czwórki, widzę piątkę. Czwórka jest. Widzicie? Widzicie. Mamy pierwszy wątpliwej jakości gadżet, ponieważ mamy tutaj takie coś do mycia twarzy. Do twarzy tego nie wykorzystuję, natomiast takie coś mi się przyda do zmywania maseczek z glinką i maseczek, które po prostu zostawiamy do wyschnięcia, więc jest to spoko. Ogólnie nie jakieś świecie, nie szał, ale jest okej. Okay. Lepsze niż pacynka nadal. Piątka. W piątce mamy krem Q-Power. Q-Power Q10, Boże, koenzym Q10. Taki mini kremik, także naprawdę mały. Jest to taki krem, który wiecie, o jeszcze jest zafoliowany, który zabieramy ze sobą po prostu na jakiś tam wyjazd. Wiecie, każdy z nas słyszał o tym kremie, przynajmniej ja pamiętam, jak one weszły w moim dzieciństwie. Te kremy Q10 z koenzymem Q10 się pojawiły i było wszędzie o nich głośno w telewizji. Czwórkę mamy za sobą. Powiem wam, że solidnie wykonane. Piątkę mamy za sobą i teraz szóstka o szóstka. Szukamy szóstki o szóstki. I gdzie ty jesteś, koleżanko? Bo ciebie nie widzę. Jest szóstka o szóstka. I mamy coś większego. Kolorówka, coś co lubię. I mamy Labello Intensive Farbe and Langenhalten. Nigdy nie wiem, jak się czyta pielęgnacja, czy tam nawilżenie. Flash, nie wiem, jak to się czyta. Rosy Nude. I zobaczmy, jak ona wygląda. Jeszcze nie miałam do czynienia z tymi kosmetykami. Dajcie mi znać, jeżeli mieszkacie za granicą, bo u nas nie ma kolorówki Niva. Pachnie ładnie, delikatnie. Kolor też ma bardzo delikatny. Czy kolorówka Niva jest jeszcze dostępna, czy jest już wycofana? Bo mam jeden podkład, który chcę nagrać jego test na żywo. Natomiast nie mogłam znaleźć jakichś takich pudrów, kiedyś były kredki, nie wiem, czy one już są wycofane, czy już ich nie ma, czy są w jakichś tylko niektórych miejscach dostępne, także jak coś wiecie, dajcie mi znać w komentarzu na dole. Dobra, szukam siódemki. No i w ogóle jest to taki domek, jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę powiem wam, że od zeszłego roku poszli do przodu i kalendarz jest piękny. Siódemka, a pod siódemką mamy pewnie maskę. Tak, jest to Good Morning Fresh Skin. Gesicht. Nie jak po holendersku, Gesicht, tylko Gesichtsmaske. Tak, próbuję po niemiecku czytać, ale mi to nie idzie, bo nigdy się nie uczyłam niemieckiego, więc wybaczcie, wiem, że zawsze się z mojego niemieckiego śmiejecie. Ósemeczka, tak? Jest ósemka. Fajnie, że zrobili po jednej stronie, będzie mi łatwiej otwierać. I mamy krem, pewnie Niva Soft to jest, czy jaki to jest krem? Care, nie znam tej serii, Care po prostu. Wszystkie są zafoliowane, więc fantastycznie, 24 godziny nawilżenia. Duży krem, okej, okay. Dziewiąteczka. I mamy jakiś gadżet, więc zobaczmy, czy fajny, czy nie. Jest to gadżet, oj, to jest fajne. Ten gadżet jest fajny. Uwielbiam, słuchajcie, takie wielorazowe ala waciki, myjki. To jest coś, czym właśnie możemy umyć twarz, czym możemy ściągnąć maseczkę. Ale dlaczego to jest brudne? Nie wiem, a co to ma być? Co, cóż to ma być tutaj? Co to za plamy? Wędrujecie i tak do prania, ale to nie powinno tak być. Nie wiem, dlaczego tak wsadzili. Może ktoś, kto pakował, nie miał czystych rąk. Nie wiem. W każdym razie gadżet jest przydatny, bo też można nim ściągnąć nadmiar maski i tak dalej, i tak dalej. Także to jest do pielęgnacji bardzo przydatne. Nawet można na to nałożyć tonik i przetrzeć twarz. Super sprawa. Dziesiątka. Póki co kalendarz jest ciekawy, muszę przyznać. Mamy płyn micelarny. Ja go bardzo lubię, chociaż najbardziej lubię ten czarny. Nie wiem, który najbardziej lubicie z Niva. Ja najbardziej właśnie czarny najlepiej zmywa. A to jest ten przezroczysty, jak go nazywam. Dobra, dziesiątka, jedenastka, dwunastkę widzę, jedenastki nie widzę. Jest, jedenastka. Fajnie, że podwójne drzwi, więc się to nie niszczy. I mamy zwykłą pomadkę, więc wędruję do mojego taty albo do Darka. Taka zwykła pomadka w Niemczech. A Niva niektóre produkty ma pod nazwą Labello. Dwunastka, czyli dziś są moją urodziny i mamy dwunasteczkę. I co mi daliście na urodziny Niva? Krem do rąk i to w fajnym opakowaniu, takim squishy bardzo, takim mięciuteńkim tutaj do ściskania. 100 ml, więc naprawdę dużo, jeżeli chodzi o krem do rąk. Aż sobie użyję, bo dziś są moje urodziny. I zobaczymy. Fajne, pachnie jak krem Niva, wiadomo. Pachnie krem Niva, pachnie krem Niva i jest bardzo nawilżający, jest to taki bardziej bogaty krem, nawilżający, robi taki efekt jakby rękawiczek na skórze, wiecie, o co mi chodzi, o takie bogatsze właśnie kremy. Zawsze się śmiejecie, jak nadmiar w
wcieram we włosy, ale jest to sprawdzony trik. Jak Wam coś zostanie na rękach, możecie spokojnie sobie odcisnąć na włosy. Włosy są, też wymagają nawilżenia. Szczególnie jak Wam się puszą, możecie sobie właśnie odrobinę kremu wgnieść zimą czy jesienią. To działa. Spróbujcie. 13. Gdzie jesteś? 11, 12. Nie wiem, czy po tej stronie jeszcze, czy już tu wszystko zaliczyliśmy. Ale chyba tak. 12. Tak. Lecimy na drugą stronę. Kalendarz jest nadal tak samo ciężki, więc nie wiem, jak oni to zrobili. Ale jest naprawdę porządnie wykonany. Powiem Wam, że jestem zadowolona z tej jakości. Ale wiadomo, jest to niemiecka jakość. Koncern taki, który dba o tą kontrolę jakości. I mamy pierwszy badziew! Pierwszy badziew, tralala. Mamy pilnik, tralala. Pierwszy badziew. No musi być badziew, zawsze musi być badziew w kalendarzu. Nie może być doskonałego kalendarza. 14. Uwielbiam po prostu. Okej, okay, coś tu się uśmiecha. Szampon. Szampon. Volumen and Craft. Czymkolwiek jest Craft. Pewnie jakieś tam objętość, coś, nie mam pojęcia. W każdym razie jest to szampon. Spoko. O, nie zlatujcie wszystkie z kosmetyki. 14, lecimy do 15 i mamy znowu duże okienko, więc liczę na coś fajnego, żebym się nie przeliczyła. A mamy tu lakier do włosów. Volumen 4. Spoko. Chyba są u nas te lakiery do włosów, nie? Tak mi się kojarzy. 16. Kto ma dzisiaj urodziny 16? Napiszcie na premierze. Jak tam w ogóle na premierze, podoba Wam się? Kalendarz. I w 16 mamy krem do mycia ciała. Oczywiście, że mi się nie wyostrzy, bo kalendarz mam tutaj wyostrzony. No ale taki krem do mycia ciała. 50 ml. Okej, okay, to jest spoko. 17. Make-up! I wbrew pozorom, powiem Wam, wiem, że to się może wydawać badziew, ale są make-i i make-i, są takie małe make-i, zrobione z trzech takich, takiego czegoś. A tutaj mamy mnóstwo kleju i mamy całkiem sporą tu make-i, jest całkiem konkretna, to nie jest badziew. Make-i są spoko, chociaż denerwuje mnie w nich to, że są plastikowe. Wolałabym, żeby make-i były z czegoś biodegradowalnego, na przykład prawdziwa gąbka, można użyć, ale wiadomo, że to też jest materiał naturalny, który pewnie w jakiś sposób niszczymy. Nie wiem, w każdym razie takie make-i są fajne, ale pamiętajmy o tym, że bardzo są, że są taką zbieralnią, pożywką dla wszystkich brudów, grzybów i tak dalej, więc trzeba je czasami wygotować na przykład, albo wrzucić do pralki na wysoką temperaturę, to się sprawdza. Także nie wyrzucajcie często takich plastikowych myjek. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie myjki, gąbki zwykłej, gąbki naturalnej, może nic nie używacie, może używacie jakąś rękawicę, jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Wiem, że to takie randomowe pytanie, ale napiszcie mi teraz na premierze, zatrzymajcie się i napiszcie mi, czego używacie do kąpieli czy pod prysznicem, bo jestem bardzo ciekawa. Ja mam taką rękawicę lufę peelingującą i ona mi się najlepiej sprawdza, ale jestem ciekawa, co Wy używacie, także piszcie, 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 będę czytać wszystko. To była 17. 18 jest tu. I mamy dezodorant Dry Active, taki dla sportowców, czyli nie dla mnie, ale użyję. 19 jest pewnie na górze, bo cały czas mamy jakieś duże kosmetyki, teraz przejdźmy do mniejszych. Maseczka. Bye bye dry skin. Maseczka. Fajne jest to, że mamy dwie maseczki w sumie, więc to jest spoczko. Można to też gdzieś tam sobie z kimś użyć lub właśnie jednego dnia i drugiego dnia. 20. Mydło. Powiem Wam, do czego używam tradycyjnego mydła. Mianowicie... chciałam powiedzieć pomidorowe. Pomidorowe mydło! Z truskawką. Używam do mycia pędzli po prostu. Takie mydła zużywam do mycia pędzli. Mam też po prostu na mydelniczce takie mydło, bo niektórzy goście, którzy przychodzą, wolą używać tradycyjnego mydła. Uważają, że lepiej domyje niż mydło w płynie, więc spoko, zawsze mam tradycyjne mydło. Pachnie jak połączenie mydła z syntetyczną truskawką. Spoko, do pędzli na pewno będzie dobrze domywać. Akurat mi się moje kończy. 20, to lecimy na 21 i nie widzę, jest tutaj. Szkoda, że już końcówka, nie ma mojej ulubionej rzeczy. Mam nadzieję, że będzie pod koniec. 21L, Nivea Soft. Nie lubię tego kremu. Pamiętam, jak wszedł, wszyscy używali, że to jest takie lekkie i w ogóle. Nigdy nie lubiłam kremu Nivea Soft, zawsze wolałam tradycyjny krem Nivea. Ale pamiętam, że od czasów mojej młodości Nivea Soft był kultowym kremem i takim uznawanym, że każdy musi używać codziennie Nivea Soft i że on tylko nie zapycha i że on tylko jest dobry. Mi się akurat nie sprawdzał nigdy, ale to zależy od cery. 22. A co to jest? Jakieś jajo. Wyłaź, wyłaź, wyłaź. Powiem Wam, że to jest spoko, bo to jest bardzo fajne opakowanie. Takie właśnie do wyciskania. I to jest Anti-Age Q... Znowu mówię Q... Q10! 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 Boże... Q10 z filtrem. Czyli taki krem na dzień. Fajne opakowanie, podoba mi się. Złość, proszę. 22, no nie mówcie, że jeszcze tylko dwa opakowanka. Dwa te, dwa.
Myślałam, że to będzie coś innego. Nivea. Co zostawiacie Beauty Blender? Macie swoje blendery. Jaki ma w ogóle kolor? Musicie zobaczyć ten kolor. Czy ja tu kurczę przesadzam? Zobaczcie. Proszę bardzo, jaki to jest kolor w ogóle? Jaki twardy w ogóle. Jest to kolor z użytego blendera, brudnego blendera. Nie uważacie? Mój blender, który był używany, wygląda podobnie. Tak jakby go ktoś używał, wiecie, go umyli i wsadzili tutaj. Jest twardy, to nie jest fajny blender, więc to jest tylko taki niepotrzebny gadżet. Wolałabym kolejny kremik lub dezodorant, który na pewno zużyję. I 24, ostatnie okienko. Nie, nie było świeczki. Myślałam, że będzie świeczka. Q10 Power. Jest to anti coś tam serum. Pewnie anti-age. Serum po prostu w takim czymś, to się łamie, odkręca, mamy serum. Czy tu jest napisane coś po angielsku? Nie, więc muszę to pokazać Darkowi, Darek mi to przetłumaczy. Jestem zawiedziona, nie ma tu żadnej świeczki dla mnie. Ale to nie koniec. To nie koniec tego filmu, wiem, że chcieliście więcej. Będę mieć dla was rozdanie. Nie wiem, czy śledziliście naszego vloga. Jak nie, to musicie śledzić naszego vloga. Linkuję wam na dole Hejłobuzy. Musicie śledzić Hejłobuzy. Byliśmy w Austrii, poszliśmy do DM-u i znalazłam, uwaga, będziecie w szoku i będziecie zachwyceni. Znalazłam perfumy Nivea ze świeczką Nivea. Tak! Perfumy, które pachną kremem Nivea i świeczkę Nivea, która pachnie kremem Nivea. Dobrze to powiedziałam? Dobrze. I uwaga, czekajcie, czy nie otwierałam tego. To otworzę, to wam zostawię, bo będzie do rozdania, kupiłam. 25 euro kosztuje taki zestawik. I tu mam otwierane już, próbowane, więc otwieram, to jest moje. Chciałam wam pokazać na filmie, jak to wygląda. Więc świeczkę mamy, mimo że nie było w kalendarzu, to świeczkę mamy. I jedna osoba będzie mogła wygrać perfumy ze świeczką. Podobno te perfumy są bardzo chodliwe, bardzo rozchwytywane. I kilka osób do mnie napisało po tych moich stories, które widzieliście i po moim vlogu, że uwielbiacie te perfumy. Tu mam perfumy i one są w bardzo fajnym opakowaniu, bo są... To jest taka ceramika jakby. Słychać to? To jest ceramiczne. I uwaga. Pachnie to jak krem Nivea. Normalnie, jak ktoś uwielbia ten zapach, taki zapach pielęgnacyjny, to będzie zachwycony. Kurczę, gdzie jest moja świeczka? Tu była świeczka i chyba gdzieś wyleciała. To jest takie opakowanie, w którym można to przetrzymywać. Oczywiście jest to blaszane, więc tak jak tradycyjny krem, jest to fantastycznie zapakowane. O tak, super sprawa, puszka taka, ale gdzie jest moja świeczka? Chyba ją zostawiłam we Włoszech, jak to wypakowałam. Jestem teraz smutna. Na szczęście wy będziecie mogli wygrać te perfumy i mam nadzieję, że jest tu świeczka. Nie zaglądałam tu, kochani, nie było to odpakowywane. O, jest, jest, kochani, pokażę wam świeczkę. Musimy ten wiekopomny moment zapamiętać. Proszę bardzo, jest. Świeczka Nivea i pachnie jak krem Nivea. Więc będziecie mogli wygrać taki zestawik. Perfumy, które są fantastyczne, pachną kremem Nivea. Taki bardziej pudrowy, fajny, świeży zapach. I do tego świeczka, także to będzie do rozdania. A wy napiszcie mi na dole, jaki jest najbardziej kultowy i wasz ulubiony tekst z mojego otwierania kalendarzy. Może macie jakiś taki zapamiętany swój moment. Może coś śmiesznego powiedziałam, może coś fajnego powiedziałam, może nie możecie się z jakiegoś powodu doczekać na te kalendarze. Napiszcie mi na dole, uzasadnijcie, napiszcie też link do swojego Instagrama, żebym wiedziała, że mnie śledzicie. To też jest jeden z warunków, żeby śledzić mnie na Instagramie. No i kochani, co tydzień ogłosimy, kto wygrywa ten zestawik, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że w tym otwieraniu kalendarza było też rozdanie ode mnie. Kalendarz jest nadal ciężki, nie wiem, z czego to jest zrobione, ale tak jakbym nie wyjmowała tych kosmetyków. Nie jest zniszczony, jest pięknie wykonany, także mogę wam go serdecznie polecić, szczególnie jeżeli ktoś jest fanem tych kosmetyków. Może to być fajny kalendarz na przykład dla waszej mamy, jeżeli lubi tę markę. No i co, jeżeli wam się podobało, jeżeli też czekaliście na to i po prostu nie mogliście się doczekać, aż będę otwierać kalendarz Nivea, zostawcie kciuki do góry, jeżeli w ogóle lubicie kalendarze. Linki do wszystkiego macie na dole i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, kochani, dzięki za premierę. Cześć!